czasie człowiek zorientował się, że chce robić to, co robi dzisiaj. Proszę Państwa, co się stało potem? Nadszedł czas randek, on nie ma czasu na spotkania z dziewczynami i wpadł na genialny pomysł, że połączył przyjemne z pożytecznym. Zapraszał je do domu i grał na kontrabasie. Ale jedna z nich, pani Ania, to wytrzymała. Została z nim, zakochała się po uszy. Dzisiaj tworzą szczęśliwą rodzinę, mają 5 synów. Serdecznie zapraszamy pana Tadeusza Bieleckiego. Pracować przy festiwalu Warszawska Jesień. Chyba najbardziej wyrafinowanym i najbardziej wymagającym festiwalu, zresztą w Polsce, to jednej z najdłuższych tradycji, jaką w ogóle mogą mieć polskie festiwale, stworzył coś najbardziej niezwykłego na świecie. Młodą, małą Warszawską Jesień. Specjalną część Warszawskiej Jesieni poświęconą muzyce dla dzieci. Nie tylko swoją twórczością potwierdza, swoją umiejętność komunikowania się muzycznie z dziećmi, ale także myśli o tym, żeby ta twórczość znalazła należyte i godne miejsce w dokonaniach muzycznych w Rzeczpospolitej. Bardzo serdecznie podziękować się przy okazji wymienić też wśród założycieli Małej Warszawskiej Sieni Paulinę Celińską, która właściwie była powinna być słodawczynią. Dziękuję bardzo.